Ponownie jesteśmy w Wierzchowicach i tu, gdzie przepust był taki niedrożny, został przepust całkowicie rozkopany i woda nareszcie ruszyła z rowu. I to jest szansa dla górnego jego biegu, że w końcu woda z ulicy będzie ściekać do tego rowu i odchodzić tam, gdzie powinna. I tak samo z domos, że nie będzie zalewać garaży ludzi, którzy mają domy blisko tego rowu. A my jesteśmy dalej w Wierzchowicach, troszeczkę wyżej od tego rozkopanego przepustu i widzimy, że tam, gdzie przepust został rozkopany, woda poszła wartko, ale tu wszędzie woda w rowach stoi, bo przepusty nie nadążają po prostu przepuszczać takiej ilości wody. I to na pewno będzie musiało spędzać sen z oczu włodarzy tego terenu, żeby te przepusty w końcu doczekały się właściwej średnicy i udrożniły ten ruch. A tu widzimy w Wierzchowicach już jest akcja taka ratunkowa, są worki z piaskiem, jest piasek i mieszkańcy próbują zabezpieczać swój dobytek jak tylko się da. Na ile to pomoże, tego nie wiemy, ale nie chcą być mieszkańcy bezczynni i jak widać wzięli sprawy w swoje ręce. Tutaj dosyć szybko. Jeszcze godzinę temu, jak tutaj byłem, to ta ulica była no, środkiem przynajmniej bez wody, a w tej chwili wody przybrało bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mieszkańcom woda już wówczas, godzinę temu, wdzierała się do mieszkań, a teraz to widzę, że już worki wjeżdżają na posesję. Ludzie wwożą worki i próbują te posesje zabezpieczyć jak tylko mogą. Będzie. Ale do piwnicy wam się już wlała woda, czy... A to zabezpieczacie i wybieracie wodę z piwnicy. Pan napisze, co nie będzie. No prawie, żeby może było. Rzeczywiście mieszkańcy troszeczkę żartują, ale tu do żartów nie ma. Bo rzeczywiście woda zalewa posesję. Jeszcze jak woda jest na posesji, to jest pół bida, ale jak zaczyna się do mieszkania wlewać, to już jest cała bida i to już jest bardzo nie do tych działań. Nie ma żadnej pomocy, sami robimy własnymi rękami. Jakaś koordynacja działań tutaj jest? Radny dał tutaj worki i piasek, a my sami wchodzimy, zabezpieczamy się. Poza tym nic więcej. Jak dużo tutaj wody jest? Widzę tu w tym miejscu, ma pani powyżej kostki, ale tam widzę jest głębiej na podwórku. Tam jeszcze głębiej, grządki, wszystko pływa, całe podwórko, do piwnicy woda się leje. Makabra. Przypominam, że jesteśmy w Wierzchowicach.